Dzień dobry. W sobotę 24 października rano o 9 z minutami jeszcze żaden senator mnie nie odpisał na zawiadomienie o niepokojącym przepisie znowelizowanym w ustawie o chorobach zakaźnych. A państwu ktoś odpisał? To jest pytanie po, no, powiedzmy, dobie od rozesłania tych maili. Domyślam się, że w długi, jakiś taki długi weekend senacki, to oni mogą być zajęci czym innym, że poza tym, no, są leniwi, jak każdy, kto dostaje pensję za samo bycie. Ale czekajmy spokojnie, na razie spokojnie, bo za chwilę być może trzeba będzie tę samą akcję przeprowadzić, rozsyłając maile do posłów. Jeżeli Senat to zatwierdzi, a najprawdopodobniej zatwierdzi. Być może zresztą zatwierdzi bez zmian. Wątpię, ale to jest możliwe. No wtedy akcja z posłami będzie już niepotrzebna. Nawet jeżeli nie odpowiedzą, nie zareagują, to przecież czytają. To przecież czytają i ta kropla drąży skałę, tak jak inne krople, mniej lub bardziej podchwytliwe, podstępne, jadowite. Czasami brutalne, wszystkie te krople swoje robią. Jeżeli nie odpiszą, no to cóż, to jest fakt. Z faktami się nie dyskutuje, z faktami się pracuje, to znaczy uwzględniamy fakty. Nie pracujemy z planami, marzeniami, tylko z faktami. Zaraz do tego wrócę, bo to jest wielka nasza przewaga nad centralną machiną rządu prawie światowego, czy prawie rządu prawie światowego. Jest sobota, widzimy już od paru dni, zwłaszcza od wczoraj, że zakaz zgromadzeń, no faktyczne ograniczenia, ale faktyczny zakaz zgromadzeń nie działa i rząd się z tym wyraźnie pogodził. Pogodził się właśnie z faktami, gdzie po drodze dzisiaj idąc do Śródmieścia z Mokotowa mogę kupić zatyczki do uszu. Nawet się gazu mniej boję niż tego ogłuszać. A, ogłuszać podobno nie mogą. Podobno nie mogą ogłuszać, tylko stosują tę dziwną syrenę, którą kupili parę lat temu. Stosują ją bez funkcji zagłuszania. No zobaczymy, jak to działa. Na pewno i tak będzie głośno. Nawet gdzie kupić zatyczki? Mokotów w Śródmieście. Czekam na donosy od znawców Warszawy. Demonstracja obrońców dobra wspólnego, bo to tak trzeba nazwać, wspólnie z grupami pokrzywdzonych, kibicami, odbędzie się na placu Defilad. Jest to przestrzeń otwarta. Nie przypisuję sobie zbyt wielkich zasług, ale pierwotnie, jeszcze dwa dni temu, jeszcze w czwartek rano chyba, miała to być przestrzeń przed kancelarią premiera, czyli Aleje Ujazdowskie 1-3. Zwróciłem uwagę na to, że to jest przestrzeń łatwa do zamknięcia, także nie da się wtedy ani wyjść, ani wejść. To może rzeczywiście dobrze, że to się odbędzie na wielkiej, otwartej przestrzeni placu Defilad. Oczywiście nie przypisuję sobie tutaj żadnej roli sprawczej w tym, po prostu zauważam rozsądek organizatorów. Boję się paru rzeczy dzisiaj. No boję się, że może się wydarzyć jakieś zderzenie z oddziałami prewencji, bo ponoć jadą z różnych miejscowości do Warszawy. Zaraz już niedługo wyjdę zorientować się, czy jadą też z Piaseczna, te nasze warszawskie. Może też być starcie z grupami zreaktywowanego kodu, tak? Teraz to się nazywa kobiety. Kiedyś był KOD, Komitet Obrony Demokracji. Nawet złośliwi jacyś starzy koledzy mnie namawiali, żebym tam się zgłosił. Odpisałem wtedy, że takiej demokracji jak w Polsce to ja nie będę bronił. Na tym się na szczęście prowokacja skończyła. Otóż kobiety mogą na nas, obrońców dobra wspólnego, na przykład napaść albo chcieć się przyłączyć. To wszystko jest zupełnie nieprzewidywalne, co oni tam planują.
Tęczowe bojówki z Margotem były za słabe, są za słabe, żeby wzniecić rewolucję. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego słuszny, ale chyba w dziwnym momencie wywołał, no, dał oręż do ręki staremu KOD-owi, dzisiaj kobietom, za którymi, czy wśród których jest wielu polityków, polityczek, czytam o tym w Gazecie Wyborczej, a to nie jest oczywiście spontaniczne, to jest zorganizowane. Oni są zorganizowani. My w skali Polski, w skali świata jeszcze nie jesteśmy zorganizowani. Ale jeżeli dzisiaj na placu Defilad pojawią się na przykład rolnicy wspólnie z obrońcami dobra wspólnego, tego ogólnego, polskiego, nawet dobra ludzkości, rolnicy, być może inni, tak sądzę, że będą, to znaczy, że ta powolna koordynacja już następuje. My, rzecznicy dobra wspólnego, czyli no nie bez rozróżnienia na rolników, innych przedsiębiorców, hotelarzy, sklepikarzy, właścicieli fitnessów, klientów, czy po prostu potencjalne ofiary szczepionek i testowania testami bez żadnej wartości. My wszyscy razem, jak widać, powoli się koordynujemy. To jest ta samoorganizacja. Koordynacja oczywiście jest trudna. Ona jest teraz, wrócę do prawie rządu, prawie światowego, ona jest trudna nawet dla nich. Oni próbują panować nad całym światem, nad miliardami ludzi, nad prawie 200 rządów. Nie może być łatwe i oczywiście oni mają swoje opracowane przez wiele pokoleń metody, w XX wieku bardzo rozwinięte metody przez uczonych, badaczy, eksperymentatorów z dziedziny socjologii, antropologii, politologii, psychologii. Bardzo, bardzo, bardzo wiele działo się jawnie i niejawnie w nauce w wieku XX i teraz. Oni to mają wszystko opanowane, mają swoich ludzi od tego, żeby to im podawali na tacy, te rozmaite wariantowe sposoby zarządzania poddanymi, prawie poddanymi na całym świecie. Ale koordynacja wszystkiego, czy zarządzanie wszystkim, to global governance, to władztwo, rządy nad wszystkim, nad światem, nie są łatwe. I dlatego oni planowo wykorzystują procesy niezależne od nich. Ponieważ nie da się rządzić tyranią. To się da się, ale krótko. Oni nowocześnie, wyrafinowanie, zarządzają konfliktami, zarządzają naturalnymi procesami, pozwalają na rywalizację na niższych szczeblach, pozwalają na to, żeby działo się no to, co się ma dziać. Nie mają władzy nad przyrodą, chociażby bardzo chcieli. Przyroda płata figle. Starają się wszystko wmontować w swój plan. I tu jest sedno sprawy. Mają centralną władzę, jednak nie są siecią i mają plan. Tym planem jest najprawdopodobniej, to jest na osobną historię, zniewolenie ludzkości lub przynajmniej części ludzkości. Ten plan jest znany od 100 kilkudziesięciu lat i był wypowiadany jawnie przez pisarzy w sumie z podobnych kręgów, ale jednak nie godzących się na takie pomysły. Przez utopistów, socjalistów, szlachetnych socjalistów typu Herberta George'a Wellsa, Aldousa Huxleya, George'a Orwella. O tym gdzie indziej i to nie teraz, bo to dłuższa historia, ale wizja z nowego, wspaniałego świata Huxleya sprzed prawie 90 lat bardzo wyraźnie właśnie się zbliża i zresztą jest potwierdzona przez źródła późniejsze, bliższe naszym czasom. Wizja podziału ludzkości na rasę panów i rasę niewolników. My, przyszli niewolnicy, którzy mamy być poddani depopulacji, redukcji, mamy być poddani no, takiemu powszechnemu lockdownowi,
Być może jest taki projekt, się ostatnio bardzo głośny jest w mediach społecznościowych, projekt odebrania nam wszystkim wolności za nasze długi u banksterów. To się nazywa World Debt Reset, światowy reset długów. Nie wiemy, czy to jest pomysł, to z Kanady podobno wypłynęło, być może to jest oczywiście fikcja, fałsz, ale już po 2 dniach od wypłynięcia tych rewelacji w internecie agencja Reutera zadbała o potężne dementi. Jak powiadał wielki książę Gorczakow, wielki dyplomata rosyjski XIX wieku, nie wierzę w wiadomości niezdementowane. No więc miejmy się na baczności. Plan zniewolenia zapewne jest, ale z drugiej strony każdy plan jest groźny dla planisty. Bo prawdziwa otwartość na przyszłość, która jest nieznana, zakłada, że nie robimy planów. Mamy wiele scenariuszy, przewidujemy, czekamy na różne rzeczy, ale sami nie mamy planów. Przyjmujemy to, co do nas przychodzi. My nie mamy narzędzi. Oni mają narzędzia, ale ich krępuje plan. Oni mają koordynację i organizacje międzynarodowe, mają władzę nad rządami, ale są skrępowani własnymi pożądaniami na przyszłość, własnymi pomysłami, którym może położyć kres, może je unicestwić Bóg, jeśli ktoś wierzy w Boga, Bóg absolutny, świat, kosmos, którego wielu z Państwa też uważa za Boga. Wiem, że są wśród moich widzów tacy panteiści. Może położyć im kres jakiś fatum, jeśli ktoś wierzy w fatum. Ale my też możemy mieć w tym swój udział, nawet bez tej daleko idącej koordynacji i wspólnego planu. Pamiętajmy, że jest nas w skali świata, są nas wiele, jest nas wiele milionów i coraz więcej. W skali świata są wśród nas ludzie tego systemu, którzy się zbuntowali. Są nobliści, uczeni, są politycy, mniej lub bardziej aktywni w tej chwili, ale się buntują. Zresztą już na wiosnę było ich widać, na przykład we Włoszech. Jest nas bardzo dużo. I być może brak koordynacji, formalnej koordynacji, nie jest wcale taki zły. Ale dobrze, że jakakolwiek koordynacja się buduje i że dzisiaj na placu Defilad będzie w Warszawie wielu ludzi z różnych środowisk, którzy będą razem. Trzeba nawiązywać kontakty i zakopać różne tam topory wojenne, możliwe konflikty. Co więcej, myślę, że reaktywacja kodu przy wyraźnym udziale elit pisowskich, bo przecież ten wyrok, skutki tego wyroku w Trybunale Konstytucyjnym były do przewidzenia. Być może tam ktoś też to koordynuje, jest bardzo wysoka. Być może ktoś zaplanował zarówno ten wyrok, jak i reakcję na ten wyrok, ale myślę, że bardzo wysoko i to jest bardzo, naprawdę bardzo trudno zgrać takie rzeczy, więc to nie było zrobione w Polsce. Oni, nasi, mówię, no partnerzy, bo nie chcemy mieć wrogów z tej grupy organizowanej politycznie przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, oni są faktem. Z tym faktem po prostu trzeba dalej żyć. Oni będą prawdopodobnie, one kobiety, tak, ale to nie są kobiety przecież, będą dezorganizować życie kraju, na ile będą potrafiły. I po prostu weźmy ten fakt pod uwagę w naszych planach. Wmontujmy go w nasze plany. Niekoniecznie trzeba współpracować. Trzeba brać pod uwagę fakty i wmontowywać je we własne plany, które zresztą nie są planami, bo i tak będzie inaczej niż sobie planujemy. Dziękuję bardzo. Tym razem refleksyjnie. Już niedługo idę w takim razie na miasto popatrzeć sobie, gdzie i jak się zbiera policja i co się w ogóle dzieje. Dziękuję bardzo.